z trzech. Zasady są bardzo proste, jeżeli ktoś ich nie zna, niech zajrzy do internetu, nie będziemy przeciągać. Najważniejszy jest czas 5 sekund na odpowiedź, po którym usłyszycie taki oto dźwięk. Przepięknie. Do naszego studia dotarło dzisiaj trzech ochotników, a było ich wiele tysięcy. Wybraliśmy tych najsłabszych oczywiście. Mamy nadzieję, że turniej będzie bardzo porywający, a do naszego studia przyjechali. Przedstawcie się, drodzy panowie, skąd jesteście, czym się interesujecie i jak długo jesteście rozwiedzeni. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, motoryzacja. Zacznijmy może po kolei, nie od środka, bardzo proszę. Pan? Zenek Przedpełski, interesuje się wędkarstwem, uwielbiam grzybobrania. I to by było na tyle. Bardzo proszę, zawodnik numer dwa. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, lotnictwo. Rybołówstwo, ale nie trafiłem. I zawodnik bardzo tajemniczy numer 3. Cześć, jestem Dudgers, interesuje się pływaniem, czasami jiu-jitsu, okazyjnie ping-pong. Wielka klasa. Drodzy panowie, czyli Zenek, Krzysztof i Dudgers. Dzisiaj starą szranki nowego teleturnieju. Jeden z trzech. Rozpoczynamy. Pytanie numer jeden. Zawodnik po mojej lewej stronie zacznie jako pierwszy. Bardzo proszę, wymień trzech mistrzów świata na żużlu. Bartosz Zmarzlik, Tomasz Golob, Niki Pedersen. Bardzo proszę, super, nawet nie mieliśmy dzwonka 5 sekund. Jeden punkt zapisujemy koledze. Jeżeli to dobrze, brawo, brawo, jest to liczne. Czekamy jeszcze na chili dergi, ale nie wiadomo, czy one dzisiaj dojadą. Pytanie numer 2, uwaga, do zawodnika numer 2. Wymień, spokojnie, 3 europejskie stolice. Warszawa. Brawo, odpowiedź rozpoczęta, prosimy dalej. Praga. Co? Pytanie przechodzi na następnego zawodnika. Skończył nam się czas nie 2 minut, ale 5 sekund. Czy jesteś gotowy? Bardzo proszę, bum. Presja. A, to już drugi raz mam 5 sekund. Tak. Pytanie było... Pytania nie było. Pytanie było zadane po raz pierwszy. I zawodnik numer 1, który prowadzi na razie w tym wyścigu. Bardzo proszę. Berlin. 3. Wiedeń. Sztokholm. Aj, udało się tym razem. Czy to było naciągane? Spójrzmy tam w maszynę. Nie było. Głosy są 7 do 15, ale zostawmy to, nie będziemy tego oficjalnie potwierdzać. Lecimy z kolejnym pytaniem, które przychodzi na zawodnika środkowego. Znowu? Uwaga! Wymień trzech polskich aktorów. Krzysztof Jarzyna. Mówi. To jest jako trzech. Cezary Pazura, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone. Wszystko pasuje oprócz dwóch. Bardzo proszę, zawodnik numer jeden. Zenek? Co? Nie, ty Zenek jesteś. Tak, ja jestem. Mówisz. No ale mi się skończył czas, tak? 5 sekund się skończyło. Teraz następny, Krzysztof. Krzysztof Jarzyna. Królikowski, Pazura. Drugi Pazura. Przecież tylu ich jest. Widzimy, jakie emocje towarzyszą temu turniejowi. No to spróbujmy troszeczkę z innej beczki. Pytanie kolejne, czyli na zawodnika numer 3. Dodgers, uwaga, skupienie. Dodgers. Jak zwał, tak zwał, ale na pewno jest w naszym studio. Wymień nazwiska trzech prezydentów na świecie. Kwaśniewski. A byłych może być? Może być. Kwaśniewski. Za długie. Przechodzi pytanie na zawodnika numer 1. Zenek, bardzo proszę. Obama, Trump, Kaczyński. Brawo! Brawo! Nie mieliśmy poprawnej odpowiedzi, ale jednak udało się wyciągnąć coś z tych zawodników. Przypomnę, że wybraliśmy najsłabszych, dlatego ten turniej będzie porywający. Przed nami następne pytanie, drodzy państwo. Robimy, co możemy. Robimy, co możemy. Uwaga, to jest pytanie podchwytliwe, bardzo podchwytliwe i może być nieprzyjemne. Wymień trzech lepszych zawodników od siebie. Patryk Dudek, Paweł Przedpelski, Maciej Janowski. Wielka klasa, zaliczamy. I kolejne pytanie do Dudgersa. No tutaj może nie pójdziemy w tę stronę, bo to jest bardzo trudne pytanie, ale troszeczkę znowu geograficznie. Wymień trzy dowolne rzeki na świecie. Odra, Warta, Wisła. Skupiliśmy się na Europie Środkowo-Wschodniej, ale zaliczamy oczywiście punkt. Mamy nadzieję, że tam nie ma żadnych rzeki na świecie. Rzeki na świecie. No są na świecie. Dowolne.
Okay. Tak więc przechodzimy do kolejnego pytania. Zenek, który jak na razie prowadzi, jest 2 punktami. Dodgers ma 1 punkt. Zawodnik w środku, Krzysiu ze Szczecina, on ma też 1 punkt, ale na pewno ma dużo więcej znajomych. Nie wiem, czy mam tyle pytań. Uwaga! Pytanie bardzo podchwytliwe. Oj. Wymień 3 czarne rzeczy. Buty, spodnie, koszulka. Wielka klasa. No nawet tam się spodziewałem, że czas reakcji będzie tak szybki. 1 punkt. Ja za dużo wymyślam. Dziękuję. Bardzo proszę. Przechodzimy do kolejnego pytania. Z racji tego, że zawodnicy są dzisiaj naprawdę słabi, troszeczkę uderzymy w nuty, które powinni znać, ale niekoniecznie. Pytanie kolejne. Nie. Wymień 3 sporty, w których jeździ się na motocyklu. Żużel, motocross, MotoGP. Wielka klasa. Musimy też oczywiście pomagać tym najsłabszym. Tak jest dzisiaj czasy. Oczywiście wielka klasa. Z górki. Kolejne pytanie do niepozornego zawodnika Dodgersa. To może być ciekawe, jednego być może zna, ale zobaczymy, przekonajmy się oczywiście. Wymień 3 znane osoby o imieniu Michael. Michael Jordan. I pytanie przychodzi na kolejnego zawodnika. Jeszcze raz rozpoczynamy liczenie czasu. Uwaga, czas start. Michael Jepsen. No i koniec. Ale aha, nie mogę powtarzać. Michael. Nie znacie? Ja znam. Cały czas dowiadujemy się czegoś nowego, ale wciąż poszukujemy dwóch. No jak, no? Chwileczkę, musimy skonsultować tutaj z komisją. Komisja widzę, że znowu nie zapisała wyników, ale pytanie odpada. Nie mamy poprawnej odpowiedzi, nie będziemy jej Państwu podawać. Szukajcie sobie sami. Spoko, wykończymy wszystkie pytania. I kolejne pytanie. Uwaga, może troszeczkę łatwiejsze. Wymień 3 mistrzów Europy w cyklu SEC, czyli od 2013 roku. A ja? Mikkelsen, okay, przepadło, przepraszam, na chwilę zawahania. Nie ja wiem, paliło się zielone światło. Kurde, dziękuję, sorry. Uwaga, czas start, kolejny zawodnik. Lebiediew, Mikkelsen i Madsen. Wielka klasa. Brawo! Brawo, brawo. Ewidentnie tutaj zostałem start. Myślałem, że nie te pole startowe odpowiada. Mamy tutaj zaciętą bardzo rywalizację. Drodzy Państwo, to jest teleturniej 1 z 3. I kolejne pytanie do Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. Wymień 3 miasta, w których do tej pory odbywał się Speedway of Nations. Manchester. Jeszcze 2. Esbjerg będzie. Trąca trochę wizjonerem Jackowskim. Prawie zaliczone, ale nie możemy tego zaliczyć. Uwaga, czas start. Wrocław, Togliatti. No i to co było? Manchester. Zaliczone. Zaliczone. Pytanie mam. Mogę powtórzyć wtedy przy takich odpowiedziach, bo tutaj jest nie. Mały wybór był. No, mały wybór. Ogólnie to masz tak, mały ogólnie wybór. To w ogóle Wrocław, wybór nie miałeś. Manchester i Lublin. A, tak. No niestety, akurat tu jest tak, że były tylko 4 odpowiedzi. Ale to fajnie, że zaliczamy. Oczywiście mamy też małe szwindle. Dzisiaj ludzie żyją i karmią się dramatami, tak więc nie do końca ta klasyfikacja będzie uczciwa, ale cóż, taki turniej, tacy zawodnicy, co zrobić? Kolejne pytanie, uwaga. Wymień 3 duńskich żużlowców. Mikkelsen, Jepsen i Pedersen. Brawo, ależ to są znane. No łatwe, Manu. Przypomnę Państwu, że turniej nie jest ustawiony, może z jednym wyjątkiem. Także zapraszamy. Kolejne pytanie, punktacji jeszcze nie znamy, ale być może ją poznamy. Wymień 3 kontynenty na świecie. O, gdzieś? Co? A, ja teraz. Nastąpiła lekka konsternacja. Maszyna losująca musi jeszcze raz dokonać wyboru. Pytanie kierujemy do chciałbym zawodnika. Chciałbym coś zasadzić, ale przemilczę to. Teraz ty jedziesz. Kurde, dobra. Czas, start. No mówisz. No ale już po czasie było, nie? 5 sekund. Widzą Państwo, jakie nerwy wkradają się w ten turniej. Zapraszam do wysłuchania kolejnego pytania, które przychodzi znowu na naszego faworyta, Zenka. Czemu nie przeszło poprzednie pytanie na mnie? Bo tak zdecydował ten pan, który nie ma nic do powiedzenia. Aha, dobrze. Pytanie również pokrewne. Co prawda interesuje się pan wędkarstwem i grzybiarstwem. Wymień 3 stajnie w Formule 1.
Mercedes, Renault i McLaren. Wielka klasa. Gratuluję. Zaliczamy. I kolejne pytanie do pana Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. O, to Krzysiek, wygrał. Nie! Nie wiem, czy pan zna odpowiedź, ale pewnie pan zna. Ile lat ma taki facet, który nazywa się Rafał Dobrucki? Ponad 40. Dwa. Jest to bardzo ciekawa odpowiedź. Chciałbym. Czy szanowna komisja zalicza? Mama tyle? Jedynie nie zalicza. No komisja... na następnego zawodnika. Dobra, przechodzi. Czas? 45. Pa. Wielka klasa. Taki numer miał Greg Hancock. 43 chciałem powiedzieć. Zgadzamy się, będzie wycięte. Wszystkie wielbicielki i fanki prosimy o adres mailowy rafał.żyrafa@gmail.com. Dziękujemy bardzo za ten zdobyty punkt i kolejne pytanie sportowe, bo panowie interesują się geografią i takimi sprawami, dlatego zaskoczymy. Wymień trzy kluby, w których gra Robert Lewandowski. Kto to? Ja? Myślałem, że grał, ale Poznań. Trzy kluby, w których gra Robert Lewandowski. Czas start. Dortmund, Bayern Monachium i... Dortmund, Bayern Monachium, Lech Poznań. Wielka klasa. Aha, bo ja wiedziałem, że Lech Poznań, ale nie możecie powtarzać, tak? Musieliśmy troszeczkę naciągnąć. Okej. Okej. Żeby społeczeństwo równo uprawnieniem, równe szanse dla wszystkich, ale oczywiście nie dla wszystkich. Zatem zapraszamy na wysłuchanie, do wysłuchania kolejnego pytania. Ale ty. No nie. Tak? Dudgers. Okay. Dudgers. Zadaję pytanie, no, proszę o skupienie. Potem będzie bankiet, ja rozumiem wszystko, ale tu jest teleturniej, bardzo czekam. Niepoważny, także spokojnie. Uwaga, wymień trzech polskich skoczków narciarskich. Czas start. Kamil Stoch, Kubacki i nieobecny, ale skaczący Adam Małysz. Wielka klasa. Pięknie, dziękujemy. Zaczynamy kolejną serię pytań. Zenon, bardzo proszę, uwaga, wymień trzy polskie seriale. M jak miłość, barwy szczęścia. Już wiemy, co cwaniaczek ogląda. Proszę bardzo. M jak miłość, barwy szczęścia, dlaczego ja? Ten ostatni zaliczamy do pato seriali, ale oczywiście odpowiedź jest prawidłowa. Dobrze? Ile jeszcze tych pytań, bo ja już zmęczony jestem. Jest troszeczkę. A jaka jest punktacja, przepraszam, wiesz, że grafika, halo? Nie 9? No. Razem ma. 8 mamy razem. Nagroda jest bardzo tajemnicza, ale jest. Okay. Nagrody są, oczywiście teleturniej z nagrodami, ale specjalnie nie mówimy o tym państwu. Ja chyba widzę. Co was zaobchodzi. Pan zobaczy. Uwaga, przechodzimy do kolejnego pytania. A to będzie piekielnie trudne. Fajnie. Jak tak patrzę na wyraz twarzy naszych zawodników, to nikt na to nie odpowie. Uwaga, czas start. Kto wymień teraz? Pytanie. Teraz Dudgers. Dudgers, a, dobrze. Uwaga, wymień trzy marki samochodów. No ja. Mercedes, BMW, Audi. Wielka klasa, znowu poruszamy się bardziej w niemieckim rynku, no ale cóż, bardzo mocny stan skupienia. Punkty zaliczone, chyba tak. Przechodzimy do kolejnego pytania. Zenon, wymień trzy nazwy owoców. Trzy nazwy owoców. Awokado, jabłko i gruszka. Wielka klasa, myślałem, że powie pomidor, ale to też owoc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Brawka. No, chyba publiczność straciła sympatię do tego zawodnika. Brawa są coraz cisze. No, ale cóż, jedziemy dalej. Teraz odpowiada Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Wymień trzy zespoły piłkarskie grające w Lidze Mistrzów. Ło! Bayern Monachium. Jeszcze? Ten. Barcelona. Real, Chelsea, Manchester City? I owca cała. Tak jest. Dziękujemy bardzo. A to z tego roku? Z tego roku. Bo piłkę to nie. Zaliczone. Rozciąga nam się tutaj stawka, ale dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Uwaga, kolejne pytanie. Zenon, wymień trzy kluby ligi zawodowej NBA. Lakers, Cleveland i Clippers.
Clippers. Nie klip, klip to nakręcimy później, ale klip... Waszyngton. Zaliczamy. Długie 5 sekund. A gdzie jest bandał dźwiękowy? Halo, halo. No właśnie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jak punktacja? Bardzo dobrze, idziemy dalej. Klik. 8-6-4. Coś mi klikało, dziękuję ale nie bardzo. Wiedziałem, w którym kierunku. Tego na pewno panowie nie znają. Pytanie ze sportu żużlowego. Nie widzę, nie poznaję, żeby ci dżentelmanowie na takie zawody chodzili. Krzysiek teraz, tak? Krzysiek odpowiada. Wymień 3 szwedzkie drużyny żużlowe. Manila, Gislawe, Wetlanda. Wetlanda była, ale zaliczamy. Ale Wetlandy nie ma. Była. Zaliczamy, wielka klasa. Uwaga, Dodgers. Dobrze, lecimy dalej. Wymień 3 polskich żużlowców o imieniu Tomasz. Tomasz Pfeiffer. Tomasz Bajerski. Tomasz Wolow. Wielka klasa, jak to mówi stare polskie powiedzenie, dlaczego Tomasz chciałaś Tomasz. Dziękuję. Dla prowadzącego. Kolejne pytanie, zdaje się, Dodgers? Ja mam 9. Nie, ja odpowiedziałem. A odpowiedziałeś, czyli znowu aha, to, zaczyna nasz... To kolejkę powinniście czekać. Skromny zawory, tak? Nie włączamy pauzy. Zenon. Tak. To będzie bardzo trudne, nie wiem czy przez to przebrniesz. Wymień 3 polskich żużlowców o imieniu Adrian. Adrian Miedziński, Adrian Gomulski. Adrian Cyfer. Niezaliczone, bo odpowiedziało dwóch zawodników. Pytanie przechodzi na Krzyśka. Uwaga, 3 żużlowców o imieniu Adrian. Adrian Miedziński, Adrian Gomulski i Adrian Cyfer. Tak jest, był jeszcze Adrian Szewczykowski i pewnie wielu, których nie znamy, ale zaliczamy do odpowiedzi. Coraz słabsze, ludzie opuszczają ten teleturniej, nie złapała, ale co zrobić, bawimy się dalej. Są pieniądze od sponsorów, także możemy to pociągnąć. Uwaga, kolejne pytanie. Dodgers, wymień 3 sponsorów reprezentacji Polski na żużlu. Orlen, Joma. Nie wiem, czy WP są sponsorem. Zasięgamy języka, zaliczone. Bambał dźwiękowy, także kolejny punkcik do kolekcji i zaczynamy od Zenka. Wymień nazwiska 3 żużlowców, którzy już skończyli swoje kariery. Kowalik, Krzyżaniak, Sawina. Zaliczone, dziękujemy pięknie. Znowu poruszamy się w jednej szerokości i długości geograficznej, ale cóż. No cóż, został no cóż. Jeden punkt. 9 punktów pan Zenon. Tak. Pan Krzysztof. 6. I pan Dodgers? 8. O, to się robiło się ciasno. Uwaga, wkraczamy ciepło, w decydującą fazę. Ciepło. No, żeby nie było tak łatwo. Fajnie, że Zenon widzi odpowiedzi. Nie, nie widzę. Pytanie handicapowe. Pokreślone ma tu tak, że... Nie, tutaj trzeba. Uwaga, zadaję pytanie, odpowiada Zenon, tak? Czemu Zenon? Zenon znowu... Aha, tak? Znowu ja? Dobrze, zapraszam. Okay, tak, dobrze, tak, zapraszam. Na siebie bierz. Biorę na siebie. Biorę na siebie? No to jakieś łatwe. Z mitologii. Nie będzie łatwe. Jak brałeś na siebie, to nie będzie. Uwaga, dawaj. Wymień 3 greckich bogów. Zeus, Neptun i Heros. Był Heros? Nie bardzo pamiętam, ale mogę mieć również braki. Koniec tego turnieju. Koniec tego turnieju. Ja mamy zwycięzcę, wielka klasa. Teraz zapraszamy wszystkich panów. Będzie moment dla fotoreporterów. I nasza Marysia wręczy nagrody. Proszę się nie denerwować. Nagrody są jakie są. Na więcej nas nie było stać, ale bawcie się dobrze. Dziękujemy pięknie za udział. Oto jest pucharek za pierwsze miejsce. Gabrysia czeka za drzwiami, także jeżeli chce pan się rozerwać, to bardzo proszę. Nasz zwycięstwa Zenon Przedpełski. Rewelacja. Dziękuję bardzo za zaproszenie do turnieju. Czułem się przed turniejem. No bardzo mocny, wiedziałem, że wygram, znałem wszystkie odpowiedzi, także ustawka jak najbardziej tutaj. Dziękuję, podzielimy się nagrodą i Krzysiek, Dodgers walczyli dzielnie, no ale wiedzieli pół odpowiedzi, a ja wiedziałem całą odpowiedź i dlatego tak wyszło. Dziękuję. Chciałbym podziękować wszystkim za udział w tej nierównej grze. Cieszę się, że mnie zaproszono, jednak czuję się niespełniony.
Delikatna trema mnie zżarła. Na niektóre pytania po prostu nie mogłem odpowiadać, bo były to ustawione z góry, więc czuję niedosyt. Jednak gratuluję Zenonowi, należało się. Dziękuję wszystkim za udział w tym nierównym turnieju. Czuję mały niedosyt, ponieważ wiem, że wygrałem, ale nie wygrałem, bo wycięli prawidłowe odpowiedzi i pytania, ale generalnie było śmiesznie, więc wracam do Szczecina.